Każdy, kto podróżował po krajach Dalekiego Wschodu, spotkał na swej drodze wiele świątyń buddyjskich oraz ogromną liczbę posągów twórcy i założyciela buddyzmu, czyli Siddharthy Gautamy, księcia z rodu Śakyów. Ten hinduski filozof i reformator religijny był założycielem religii bez Boga, a w zasadzie systemu religijno-filozoficznego, który wyznaje na całym świecie 520 milionów wyznawców i zajmuje 4. miejsce wśród największych religii świata. Co ciekawe, w ojczyźnie nauczyciela prawdy o cierpieniu i końcu cierpienia, czyli w Indiach, buddyzm ma zaledwie 0,7% wyznawców i został wyparty przez rodzimy hinduizm oraz islamskich najeźdźców. Każdy kraj, w którym buddyzm jest religią dominującą, wytworzył własny styl budowy świątyń buddyjskich, choć w każdym z tych krajów są określone zasady budowy takiego kompleksu świątynnego lub klasztornego. Widzieliśmy już świątynię chińską, tajską, te pochodzą z Birmy. Najważniejsza z religijnego punktu widzenia jest Chedi, miejsce przechowywania relikwii Buddy, przeważnie ze strzelistą iglicą. Centralną budową każdej świątyni jest Bot, bogato zdobiony budynek z wielowarstwowym dachem zorientowany na wschód. Spełnia rolę kaplicy i miejsca wyświęceń mnichów. Często w nim umieszczany jest najważniejszy posąg Buddy. Budynek otoczony jest kamieniami granicznymi zwanymi Bai Sema. Obok botów znajdują się wihany lub kilka wihanów, czyli miejsc zgromadzeń. W świątyniach buddyjskich często znajdziemy kwadratowy budynek zwany mondopem. Przechowywane są w nim święte księgi i przedmioty kultu. Nad dachami budynków świątynnych Pałacu Królewskiego w Bangkoku widoczne są szczyty prangów, wież zaadaptowanych w Tajlandii z hinduizmu. Do wzywania mnichów na modlitwę służy dzwonnica. Wejść do świątyń i posągów Buddy strzegą strażnicy, mityczne stwory lub węże naga. Założyciel buddyzmu Siddhartha Gautama to postać historyczna, żyjąca w latach 563-483 przed naszą erą. Tu widzimy go w towarzystwie dwóch uczniów. Na piersi oświeconego Buddy widnieje znak swastyki, symbolu szczęścia i pomyślności. W wielu buddyjskich świątyniach spotkać można malowidła w rodzaju komiksów, przedstawiających urodziny, życie i zaśnięcie Buddy. Jedną z najciekawszych takich opowieści, wykonaną z pokolorowanego nefrytu, znajdziemy w małej pagodzie dzikiej gęsi w chińskim mieście Xi'an. Ten obrazkowy życiorys znajduje się w pawilonie z posągiem wielorękiego Buddy i zajmuje jego trzy ściany. Pierwsza scena przedstawia matkę Buddy, której przyśnił się mały biały słoń zwiastujący nadejście potomka. Chłopiec po urodzeniu stawia 7 kroków, a tam, gdzie dotykają jego stopy, zakwitają kwiaty lotosu, symbol filozofii buddyjskiej. Wyrasta w pałacu, żeni się z księżniczką Yasodharą i ma z nią syna Rahulę. Gdy w drodze do kuzyna poznaje cierpienie, porzuca żonę i syna i na białym koniu rusza w świat. Poznaje różnych filozofów i mędrców, prowadzi dysputy, ale nie uzyskuje odpowiedzi, skąd bierze się cierpienie. Przez 49 dni medytuje pod drzewem Bodhi, gdzie był kuszony przez demona Marę, który ukazał mu 3 córki, pożądanie, rozkosz i namiętność oraz obiecywał władzę nad światem.
Siddhartha Gautama nie uległ i w ciągu 3 ostatnich dni medytacji osiągnął stan pełnego oświecenia. Wyzwolił się od cierpień, zrozumiał ich przyczynę i stał się Buddą, czyli przebudzonym. Leżący Budda symbolizuje śmierć fizyczną i przedstawia Buddę chwili największego oświecenia tuż przed osiągnięciem stanu nirwany. Nirwana oznacza dosłownie zgaśnięcie, wyzwolenie się z cyklu narodzin i śmierci, czyli sansary. W świątyni leżącego Buddy w Bangkoku znajduje się olbrzymi posąg mierzący 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Posąg leżącego Buddy pokryty jest złotem. Świątynia leżącego Buddy to największy obiekt sakralny stolicy Tajlandii. Poza leżącym Buddą znajduje się tu ponad 1000 innych posągów. Stopy oświeconego Buddy zawierają 108 pomyślnych symboli inkrustowanych masą perłową. Buddyzm jest pełny różnorakich symboli. Tu przed ołtarzem umieszczono 8 pomyślnych znaków w kolejności: koło prawa, parasol, węzeł, cenna koncha, kwiat lotosu, waza, ryby i sztandar. Według legendy odcisnęły się one na kamieniach, po których stąpał Budda. Koło prawa to koło czasu, gdyż w buddyzmie czas jest kołowy. Panuje nieustająca reinkarnacja. Kwiat lotosu jest od początku symbolem filozofii buddyjskiej. Istotą buddyzmu są 4 szlachetne prawdy, które mówią o cierpieniu, przyczynie cierpienia, ustaniu cierpienia i ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia. Budda przedstawiany jest w 4 pozycjach – siedzącej, stojącej, leżącej, a w Tajlandii dodatkowo, choć rzadko, w postaci kroczącej. Na pierwszy rzut oka wszystkie one są do siebie podobne, a artyści muszą przestrzegać zasad ze starych buddyjskich pism. Niezwykle istotne jest ułożenie rąk zwane mudrami. Najczęściej spotykana jest mudra Bhumisparsha. Jest to gest przywołania ziemi na świadka. Prawa ręka opiera się o kolano, końcami palców dotykając ziemi. Lewa ręka może trzymać misę żebraczą. Ten gest wywodzi się z legendy, według której Buddę kusił szatan Mara, oferując mu swoje 3 piękne córki – namiętność, pożądanie i rozkosz. Plan złego ducha się nie powiódł, a bliski oświecenia Budda wezwał na świadka boginię ziemi Toranię, która zmyła złe moce. Ta mudra jest symbolem uporu i determinacji w dążeniu do oświecenia i osiągnięcia nirwany. Najcenniejszy Budda, ujarzmiający demona Marę, i to w sensie dosłownym, znajduje się w świątyni złotego Buddy w Bangkoku. Posąg wykonany z czystego złota ma 3 metry wysokości i waży 5,5 tony. Abhay Mudra to gest braku lęku. Stojący Budda podnosi prawą rękę do wysokości ramion, a wewnętrzna część dłoni z wyciągniętymi w górę palcami skierowana jest na zewnątrz. Ten gest oznacza triumf nad złem, obronę wiary, zwrócenie się w kierunku nieba. Czasami Budda trzyma w drugim ręku misę żebraczą. Ten gest uważany jest mylnie za błogosławieństwo. Tu widzimy rzadziej spotykaną siedzącą postać Buddy z gestem braku lęku. A to kroczący Budda, niezwykle rzadko przedstawiany w Tajlandii. Podwójna Abhay Mudra nazywana jest uspokojeniem fal. Według tradycji Budda użył tego gestu, aby uspokoić atak rozszalałego słonia. Ta mudra nie tylko zatrzymała słonia, ale go uspokoiła. Anjali Mudra to ręce złożone jak do modlitwy. Tu bodhisattowie oddają tym gestem cześć Buddzie. Gest ten używany jest do powitania innej osoby z najwyższym szacunkiem. Przed wejściem do świątyni umieszczono płaskorzeźbę Buddy w geście powitania. Dhyana Mudra jest gestem medytacji i koncentracji umysłu i symbolizuje stan głębokiego skupienia. Budda siedzi w postaci lotosu z dłoniami ułożonymi na łonie. Wnętrza dłoni skierowane są do góry. Prawa ręka oznacza oświecenie, lewa symbolizuje świat zjawisk. Układ rąk tworzy miseczkę nawiązującą do wewnętrznej czystości.
tej birmańskiej świątyni ustawiono posążki na każdy dzień tygodnia. Urodzony w danym dniu składa ofiarę w postaci kadzidełka, świeczki lub kwiatów i polewa posążki wodą. Ta pani jest pod opieką Buddy w geście Dhyana Mudra. Witarka Mudra symbolizuje nauczanie. Gest wykonywany jest podniesioną dłonią, a palec wskazujący i kciuk tworzą okrąg symbolizujący buddyjskie koło praw. Koło praw z kolei to symbol nieskończonego cyklu narodzin i wcieleń oraz zasady karmy i nirwany. Posągi Buddy mogą być w pozycji siedzącej lub stojącej, a gesty wykonywane są ręką prawą, lewą lub oboma jednocześnie. Śmiejący się Budda to niekanoniczna postać wywodząca się z chińskiego folkloru. Budda przedstawiony jest jako uśmiechnięty mnich buddyjski z ogoloną głową, sznurem modlitewnym i wielkim brzuchem. Jest symbolem szczęścia i pomyślności. Turystę zapewne zdziwi widok wiernych oklejających posążek Buddy kawałkami płatkowego złota. Można je kupić przy świątyni. Budda ma różne oblicza. Jego figury i posągi spotyka się na każdym kroku. Ten z pekińskiej świątyni wykonano z jednego pnia drzewa sandałowego. Ma wysokość 18 metrów. Nie sposób w kilkunastominutowym filmie pokazać i opowiedzieć wszystko o buddyzmie, jego odmianach i zawiłościach filozoficznych. Starałem się pokazać to, z czym się zetknąłem, co widziałem i usłyszałem o buddyzmie podczas wycieczki do kilku krajów Dalekiego Wschodu.